Dzień dobry, mamy godzinę piątą. I wczorajszy odcinek chciałem zmontować dzisiaj rano, ale niestety napotkałem na problemy techniczne. Tak więc przepraszam bardzo za obsuwę, ale no niestety złośliwość rzeczy martwych. Dobra, dzisiaj robimy bip test. Poprosiliśmy Olka, żeby wziął miarkę 20-metrową. Jak tam, Olek, miarka? Mówię, że nie znalazłem. Jest 6, stary. No tak może mogłoby być, nie? No, po stronie na dwóch, kurwa, ile ma. Trafam ile? Olo, ile? 9,1. Ja 8,1. A ja? Ty miałeś 10,0, mi się wydaje. Albo 10,1. Po co ja wczoraj piłem, kurwa? Siema. Cóż za nieoczekiwane spotkanie. Bardzo. Ja myślę, że w ogóle możemy zacząć od tego, od tych dwóch tygodni takich, wiesz, treningów po 6 osób, co nie? Jak w ogóle to oceniasz, w sensie takim, w jakim stanie my jesteśmy, takim sportowym? Czy ten regres jest taki jakiś mega duży, czy nie? Jak to widzisz? No, zacznijmy od tego, że w ogóle to dla mnie była bardzo dobra i pozytywna informacja. Ja tego w ogóle nie przyjąłem tak jak wiele osób ze środowiska czy z innych sportów, że o Boże, tragedia, 6 osób. Ja jestem takim człowiekiem, że się cieszę z tego, co mam i staram się do tego dostosować i to wykorzystać, a nie narzekać, więc dla mnie nawet te treningi w 6 osób były bardzo cenne i bardzo ważne w ogóle, sam aspekt nawet taki społeczny, spotkania się, no bo wiadomo, że gdzieś się widzieliśmy, no. Ale no jesteśmy drużyną i nasze życie kręci się wokół tego, wokół boiska tak naprawdę. Także cieszę się, że w ogóle były te treningi, była ta możliwość. Odbyliśmy 4 treningi w grupach 6-osobowych. Ja oceniam je bardzo pozytywnie, w ogóle no może dlatego, że się w ogóle cieszę, że były. No. A co do jakości, co do stanu drużyny, widać, że jest... większość zawodników jest troszkę ociężała, że to poruszanie po boisku nie jest takie lekkie. Tłuszczyk się uzbierał u niektórych. Nawet nie chodzi o ten tłuszczyk. Tłuszczyk się uzbiera. U tych, co się zawsze zbiera, to się uzbierał, Marcin. Natomiast nie, bardziej mi chodzi o poruszanie się po boisku. To widać taką pewną swobodę, widać lekkość poruszania się normalnie, natomiast tutaj no, widać ten taki dwumiesięczny zastój, abstrahując od tego, że ktoś tam coś robił, że ty robiłeś treningi, Olek, Bolec i jeszcze parę osób, jakieś takie domowe zajęcia, to jednak poruszanie się po boisku to jest znacząca różnica. Nie ma tragedii, oczywiście. Nie ma tragedii, nie sądzę, żebyśmy byli w stanie teraz zagrać fajne zawody na tym poziomie wytrenowania. Raczej nie zagralibyśmy niczego. Boję się pszczół. Nie. I to były takie treningi motoryczno-biegowe, tak żeby po prostu wrócić powoli i troszeczkę techniki.
handling, passing, te sprawy. I tu jestem bardzo zadowolony, bo jednak ta pamięć mięśniowa została u zawodników. Po dwóch treningach szybko zauważyłem, że to jest, więc zacząłem wprowadzać nowe elementy ćwiczenia passingu. Więc no, tu jestem zadowolony. Z techniki jestem zadowolony, z jakości jestem zadowolony. Powiedzmy, że to jest nasze 70%, natomiast no, biegowo, sprawnościowo, szybkościowo to nawet nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie mieliśmy takich treningów, żeby sprawdzić tą szybkość, bo to nie jest czas. To jest tak troszkę gorzej, ale spoko. Ale właśnie to, co w sumie powiedziałeś, to się w 100% z tobą zgodzę, że po pierwsze brakowało tego, żeby być tak w tym teamie, nie? Żeby spotkać się z chłopakami, po prostu wyjść wieczorem z domu i iść na trening. Po pierwsze, no i po drugie to, że mieliśmy nawet to w 6 osób, no to już był jakiś zalążek tego takiego normalnego treningu i wiadomo, że to jest jakiś proces, nie? Że pierw pozwolą na 6 osób, teraz pozwolili na większą ilość osób, więc też się z tego bardzo cieszyłem, że nawet to, nie? No i te pierwsze treningi rozruchowe też dla mnie były właśnie takie w porządku, no bo jednak nawet jak się trenuje w domu, ale zakazują ci wychodzić na zewnątrz, no to te nogi są zastane, nie? I to najbardziej mi się wydaje, że u nas było widoczne na skipach, jak robiliśmy, nie? To w ogóle to ciało było takie jak galaretka czasami, nie? Tak się dziwnie wyginało, to właśnie to też zauważyłem. No tak, no jakby, no to jest naturalne. No, nie jestem ani zmartwiony, ani ucieszony tą sytuacją, no tak po prostu jest i jest. Biorę to, co jest i tyle, i pracujemy dalej. Więc dla mnie najważniejsze osobiście z perspektywy, nie wiem, mnie, mojego życia, nie wiem jak inni, było to, że regularnie od, nie wiem, 10 lat wstaję w sobotę rano i idę na trening. To jest... Regularnie od 10 lat idę na trening, tam nie wiem, wtorek, czwartek, czy poniedziałek, środa, piątek, różnie. Była taka rutyna, nazwijmy to, która została przerwana drastycznie, no i teraz do tego wracam. To mnie też cieszy bardzo, bo dostawałem po prostu takiej... wkurwiony byłem po prostu rano, nie szło nic zrobić, nie szło zacząć dnia, można było wypić kawę i co dalej. No, taki ciężar na głowie no, był, nie? Że nie można było po prostu... Szukałem sobie zajęć pozasportowych, a często sportowych właśnie, rower i tak dalej, ale to nie to, nie to zobaczyć mordy rano i to jest coś innego. Ale mi też właśnie w soboty brakowało tego, bo ty chyba, nie wiem, jakiś czas temu z kimś gadałem, nie? Że od 8 lat ta sobota wygląda tak samo, nie? Że wstajesz rano i po prostu, nie wiem, jesz śniadanie lub nie, zależy kto co woli i idziesz na ten trening i później to uczucie po tym treningu, takie lekkiego zmęczenia, ale jednak satysfakcji i spełnienia, że zrobiłeś robotę, nie? No nie, że w ogóle jak wszedłeś w dzień, nie? No. To ja też ten aspekt sobie cenię, że jest godzina w naszym przypadku 11, to znaczy zaczynamy trening o 9, kończymy o 11, jest godzina 11, ja wykonałem kawał zajebistej roboty. No. I już ten dzień jest dla mnie lepszy. No, nie przeleżałem go, nie przeglądałem telewizji, czy nie zrobiłem kupy innych głupich rzeczy bezużytecznych, tylko w grupie osób zajebiście zacząłem dzień. To jest dla mnie ekstremalnie ważne. No i teraz w zasadzie jak wchodzimy na to trenowanie w grupie 18 osób, to w przypadku rugby 7-osobowego to chyba to wystarcza, nie? To... Czasami jest więcej niż te 18 osób na treningach, czasami mniej, ale wydaje mi się, że no tutaj już można i podziałać z taktyką, można rozegrać jakieś takie gry treningowe, czego nam brakuje. Brakuje. Kaszlesz na mnie? No i jak ty to widzisz teraz? Czym w zasadzie będziemy się zajmować na treningach przez ten czas i no w takim oczekiwaniu do następnego turnieju, który też nie wiadomo kiedy będzie miał miejsce nawet, nie? No, tu jest właśnie duża bolączka. Mamy ostatnie oświadczenie zarządu, że nasze rozgrywki są zawieszone nadal do 15 czerwca. Mhm. Jako przewodniczący Komisji Rugby 7 razem z zespołem pracujemy bardzo mocno nad tym, żeby te rozgrywki w ogóle zostały dokończone, bo równie dobrze zarząd jedną decyzją może przekreślić cały nasz sezon i powiedzieć, że w tym sezonie nie graliśmy formalnie. Tego chcemy uniknąć. Wprowadzamy pewnego rodzaju modyfikacje regulaminów, tak żeby można było zagrać w czwartym etapie już jakieś zawody. Prawdopodobnie będziemy podzieleni na dywizje.
w takim sensie, że drużyny z miejsc 1-4 rozegrają miejsca o medale, drużyny z miejsc 5-8 zagrają miejsca 5-8, no i z 9-11 zagrają 9-11. I to będą trzy odrębne turnieje na trzech odrębnych obiektach. Żeby nie było tak dużo ludzi na jednym obiekcie, tak? Bo tam jest ograniczenie do 50 osób, więc tak to próbujemy zrobić. Komisja Gier i Dyscypliny wydała pozytywną opinię tego pomysłu. Zarząd na razie może nie milczy, ale no zawiesza te rozgrywki, bo opcjonalnie to i tak miałby być 4-5 lipca dopiero. Mhm. Także pod to się przygotowujemy i pod to ewentualnie będziemy układali ten nasz dalszy plan. A co do wcześniejszego pytania, że będziemy trenowali w większej grupie, to mamy to szczęście, że jesteśmy drużyną siódemkową, która jeżeli chodzi o frekwencję, ma frekwencję piętnastkową. To jest duży plus, duże szczęście dla mnie jako trenera, dla was jako dla zawodników, że mogę pracować z taką grupą. Jak będą wyglądały te zajęcia, nadal będzie dużo tych ćwiczeń takich rozruchowych, drabinka, motoryka, rytmy, przebieżki. Mhm. Na to będziemy kładli duży nacisk, będziemy tego robili dużo, troszeczkę wytrzymałości tlenowej. Elementy techniki indywidualnej i już powoli będziemy się uczyli tego, co będziemy grali w nowym sezonie, czyli taktyki. Będziemy grali troszeczkę inaczej. Na razie nie zdradzamy, żeby... Ameryki nie odkryjemy, natomiast uważam, że nasze umiejętności już są na tyle wysokie, żeby zacząć grać troszeczkę inne rugby. Bardziej siódemkowe, bardziej szybkie, bardziej otwarte. Także tak, to też będziemy ćwiczyć. Nie, fajnie. Ty masz, kurde, dobrze gadasz. Masz ja mam flow, kurwa. No? Jeszcze na gacu to... nie mam gacu, piję na gacu. Dobra, na razie wyłączę. Halloweena. Na razie. Kolejna fajna rozmowa z Jackiem na temat naszego klubu, jak to wygląda, jak będą wyglądały przygotowania. Wydaje mi się, że bardzo fajna ciekawostka. Tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o daily vloga, to jest to ostatni vlog z tej serii. Dzięki, że byliście przez ponad 60 odcinków razem ze mną. Ale coś się kończy, coś się zaczyna. Zapraszam już niebawem na moje kolejne vlogi, które na pewno będą. Dzięki, że byliście ze mną. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się w zdrowiu i do zobaczenia na boisku. Cześć!